Drodzy uczniowie, o czasie perfekt mówiliśmy już kilka razy. Jeszcze raz chciałem wam przypomnieć, w jaki sposób tworzymy czas perfekt z czasownikami posiłkowymi haben lub sein. Pamiętajcie, że z czasownikiem posiłkowym sein tworzymy zawsze perfekt przy czasownikach wyrażających ruch, na przykład gehen. Ich gehe ins Kino, ich bin ins Kino gegangen. Skąd się wzięła nam ta trzecia forma gegangen? Są to formy czasownika, które są formami nieregularnymi i jest to forma w tabelce zazwyczaj trzecia. Czasownikami wyrażającymi zmianę stanu, na przykład einschlafen. Ich schlafe ein, zasypiam. Ich bin eingeschlafen, zasnąłem. Obudziłem się, ich bin aufgewacht. I zawsze z trzema czasownikami, z czasownikiem sein, z czasownikiem werden i z czasownikiem bleiben. I podaję przykłady. Ich bin zu Hause gewesen. Ich bin Arzt geworden. Ich bin zu Hause geblieben. A teraz jeszcze wyjaśnię szczególne formy tworzenia participu perfect, czyli tej tak słynnej trzeciej formy. Pamiętacie, że zawsze dodawaliśmy przedrostek g, końcówkę t, na przykład lernen, ge, lernt, malen, ge, malt. I to są czasowniki regularne i z tym nie ma problemu. Czasowniki nieregularne oczywiście bierzemy z trzeciej formy, czyli z naszej tabelki. Natomiast jeżeli chodzi o czasowniki rozdzielnie złożone, tutaj macie przykład dwóch czasowników: czasownik einladen, zapraszać, i czasownik aufräumen, sprzątać. Czyli to nasze ge wchodzi pomiędzy. Ich bin zu. Ich habe viele Gäste zu Party eingeladen. Zaprosiłem dużo gości na imprezę. I ich habe aufgeräumt. No albo ich habe mein Zimmer aufgeräumt. Posprzątałem mój pokój. Proszę pamiętać, że przy czasownikach, które są czasownikami nierozdzielnie złożonymi, czyli to są czasowniki na przedrostki be, fer, cer, cer, mys, ent i tak dalej, be, ge, nie dodajemy przedrostka ge i na przykład besuchen, besucht, zerstören, zerstört, missachten, missachtet, tak i tak dalej. Verstehen, verstanden. I ostatnia grupa to są czasowniki, które są zakończone na iren. Tutaj nigdy też nie dodajemy przedrostka g, na przykład studieren, studiert.